Cześć widzowie, to jest kanocyna Jołów, ja jestem Michał, a to jest karabinek SAR 80. W tym odcinku postaram się przybliżyć, co to jest za broń. Jak ona się, skąd ona się u mnie wzięła, dlaczego ona się u mnie wzięła i co zamierzam z nim zrobić. Natomiast, jeżeli chodzi o strzelanie z tego karabinu i jakieś szczegóły dotyczące jego konstrukcji, czyli rozbieranie go i detale tego, co jest w środku, ponieważ wydaje się, że jest to jednak wszystko dosyć ciekawe, to zostawimy sobie na kolejny odcinek. Otóż karabin SAR-80 była to broń skonstruowana przez brytyjską firmę Sterling na zlecenie singapurskich sił zbrojnych. I ten karabinek został oparty o konstrukcję karabinu firmy Armalite AR18, czyli nie AR15, tylko AR18. To jest konstrukcja, która powstała w tej firmie już podczas gdy Eugene Stoner tą firmę opuścił, a później zaczął, zabrał się tworzeniem własnych konstrukcji, m.in. Stoner 63. Czyli Stoner 63. I ze skonstruowaniem bazy dla tego karabinu nie miał on już nic wspólnego. Mechanika tego karabinu oparta jest o system tłoka o krótkim skoku, czyli nie tak jak w AK, gdzie tłok jest zespolony z suwadłem. I tak naprawdę cały zespół tłoka i suwadła pokonuje pełną drogę potrzebną do e, ekstrakcji łuski, pobrania nowego naboju i zaryglowania zamka. Tutaj system gazowy wykonuje tylko taki króciutki skok. To działa troszeczkę tak jak odbijanie kuli bilardowej, czyli ten, ten, ten drążek Operating Rod, to się chyba nazywa robi takie krótkie stuknięcie w zamek, który to zamek wykonuje pełny cykl przeładowania broni. Tak to wygląda w tym karabinie. Ma to konsekwencję taką, że ta mechanika oparta jest o nieco inne, inne komponenty. No i nie mamy bufora tutaj z tyłu, czyli nie mamy tej, tej takiej dokręconej rury, w której są. Ten układ sprężynujący, w związku z czym tutaj jest większa elastyczność, jeżeli chodzi o, o montaż alternatywnych układów kolbowych w tym karabinie. System gazowy jest regulowany. On posiada tutaj z przodu taki dosyć dobrze zlokalizowany regulator, który można ustawić go w czterech pozycjach. To znaczy, on może operować albo, albo dawkować gaz. W takich ustawieniach od 1 do 3, natomiast jest jeszcze dostępne ustawienie 0, i to jest ciekawostka, ponieważ ono umożliwia całkowite odcięcie systemu gazowego od tłoka i karabin funkcjonuje wówczas w trybie takim nazwijmy to repetierowym czyli po prostu można jeżeli ktoś by sobie życzył jeżeli na przykład nie wiem próbuje z niego na maksa precyzyjnie strzelić i obawia się że praca automatyki będzie zaburzać mu celność no to może sobie go ustawić w ten tryb całkowicie Ręcznej obsługi i po prostu za każdym razem po strzale za pomocą dźwigni suwadła go przeładowywać. Jeżeli chodzi o pozostałe części mechaniki, magazynek jest standardowym magazynkiem stosowanym w platformie AR, z tym, że trzeba stosować te magazynki z takim wycięciem ze względu na sposób, w który one są tutaj zatrzaskiwane. Także w odróżnieniu od Galila, którego posiadam, który też strzela amunicją 556. No, to tutaj mamy dużo większą swobodę w, w zastosowaniu typowych akcesoriów. Taki nazwijmy to pełnego stanagu, czyli, czyli norma dla amunicji natowskiej. Karabin jest w stanie, nazwijmy to, całkowicie pozbawionym śladów jakiegokolwiek użytkowania. Ja jedyne ślady, jakie na nim znalazłem, to są ślady jakichś być może manipulacji magazynowych gdzieś tutaj na, na krawędziach yy, kolby. Tu jest jakieś delikatne przetarcie. I tak naprawdę na całej broni, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, kompletnie brak śladów jakiegokolwiek użytkowania. Więc de facto to, co dostałem do ręki, to był bardzo silnie zakonserwowany karabin w stanie po prostu nieużywanym, w stanie nowym. Tak? Amerykanie na to mówią NOS, czyli New Old Stock, czyli coś, co zostało wyprodukowane wiele lat temu, zmagazynowane i przechowane w tym stanie. Do czasów obecnych, więc za pieniądze, w, które, w których te karabiny są aktualnie sprzedawane, no wydaje się, że jest to niezwykle atrakcyjna oferta, dlatego że dostajemy de facto nową broń, która to broń, przypomnę, jest wyprodukowana w oparciu o standardy natowskie, standardy wojskowe który no, pomimo tego, że on się wizualnie nieco zestarzał, to jakoś wiele mu to nie ujmuje. Oczywiście mnie optycznie e, to przednie łoże, ten handguard, e, wykonany po prostu z takiego dosyć ordynarnego, przetłaczanego plastiku, on mnie nieco razi. On jest chyba jeszcze brzydszy niż te łoża, które standardowo były w tej w M16A1, no mamy tutaj również zwykłą stałą polimerową kolbę, która w taki też chyba wizualnie mało atrakcyjny sposób powiedzmy odgina się tutaj do dołu, ale to jest akurat spowodowane wysokością linii celowania. Natomiast oba te elementy, na tyle, ile zdążyłem się już zorientować, przy pewnych niewielkich adaptacjach daje się je zamienić na, nazwijmy to, bardziej współczesne odpowiedniki, i to jest być może. Jedyna adaptacja, jedyna zmiana, którą ja w tym karabinku przeprowadzę, ponieważ, tak poza tym, niespecjalnie wydaje mi się, że tutaj bym cokolwiek więcej chciał zmieniać. Początkowo, jak zobaczyłem ten karabin, to wydało mi się to nieco śmieszne, że zarówno komora zamkowa, jak i komora mechanizmu spustowego, ponieważ one są tutaj też podzielone na taki trochę tak jak AR-ze, na taki upper i lower, nazwijmy to. Z zachowaniem mniej więcej układu funkcjonalnego, ona jest pokryta taką dziwną farbą, która ma pełnić funkcję przeciwodblaskową. Ona trochę wygląda jak taki młotkowy hammerite, ale jak się temu bardziej przyjrzycie z bliska, to jest taka to jest w sumie coś dziwnego, bo to jest taka czarna farba, która została powierzchniowo potraktowana jakimś rodzajem. Nie wiem czy tłoczenia, czy, czy w jakiś specjalny sposób była suszona, w każdym razie powoduje właśnie ten dziwny taki, taki powierzchniowy efekt, który no, rzekomo wedle, wedle tego co producent przewidział, miał zapobiegać powstawaniu odblasków na, na korpusie tego karabinu, które mogłyby demaskować pozycje używających go żołnierzy. Ja z tego karaminu niedługo postaram się trochę postrzelać. Będę się też przymierzał ewentualnie do, do tych delikatnych modyfikacji. Jedną z nich również być może będzie zamontowanie tutaj na górze szyny. Tutaj co prawda jest już szyna i to na przykład w odróżnieniu od M16 tych wczesnych, które, które mają na górze ten taki waliskowy uchwyt, który pewnie niektórzy z Was kojarzą. I tam jest dosyć duży kłopot w dopasowaniu jakiejś optyki. A jak się tą optykę zamontuje, to jest ona stosunkowo wysoko nad, nad linią lufy. Tutaj jest możliwość zamontowania takiego adaptera, który zrobi z tego Picatinny, czyli Weavera, i posadzenie na tym jakiejś tam optyki czy, czy kolimatora. Także to pewnie będę próbował zrobić. No, i zobaczymy, jak on będzie strzelał, zobaczymy, jak się będzie u mnie zachowywał, i na pewno w kolejnych odcinkach dowiecie się, jak on w środku jest zrobiony i, i jakie będą dalsze jego losy w mojej kolekcji. Także na ten moment, może nieco śmiesznie wyglądający, ale kawał solidnej, wykonanej w natowskich standardach porządnej wojskowej broni. Za, no powiedziałbym, bardzo niewielkie pieniądze, relatywnie, jak na to, co się dostaje, czyli, czyli de facto nowy, zakonserwowany karabin wyjęty z magazynu. Także, także że tak powiem, witam go w, w mojej skromnej kolekcji, w moich skromnych progach, i na pewno w kolejnych odcinkach dowiecie się o nim czegoś więcej. Na ten moment to wszystko, żegnam się z Wami z mojego zaimprowizowanego garażowego studia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach o karabinie SAR-80 i nie tylko. Cześć!